Piotr Gajewski, kandydat do Senatu z ramienia Komitetu Obywatele do Senatu, przedstawił wczoraj oficjalnie swój program. Gajewski w Senacie chciałby zająć się m.in. poprawą działalności opieki społecznej, ułatwieniami w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Piotr Gajewski to bezpartyjny kandydat do Senatu, popierany przez Unię Prezydentów Miast Obywatele do Senatu. Obecnie jest naczelnikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Ełku. Wczoraj podczas konwencji wyborczej otrzymał poparcie m.in. od działaczy dobra wspólnego i prezydenta Tomasza Andrukiewicza. Zdecydowałem się poprzeć Piotra Gajewskiego przede wszystkim dlatego, że jest wartościowym człowiekiem. Nie należy do żadnej partii politycznej, ma doświadczenie w biznesie, prowadził przez 16 lat własną działalność gospodarczą, jest nauczycielem akademickim, doświadczonym samorządowcem, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, przewodniczącym Rady Powiatu i to wszystko gwarantuje, że będzie odpowiednią osobą w parlamencie, osobą, która będzie reprezentowała nas, mieszkańców Mazur. Tym bardziej, że nam prezydentom miast, którzy założyli ruch Obywatele do Senatu, zależy na tym, by Senat nie kojarzył się z Izbą Refleksji, z Izbą Dumania, ale był aktywnym miejscem, gdzie jest tworzone prawo, gdzie przede wszystkim przebija się głos samorządowców, a dzisiaj doskonale wiemy, że to właśnie polskie samorządy generują najwięcej inwestycji. Mazury przez wiele lat były bardzo zaniedbane w porównaniu do reszty kraju i to jest podstawowa rzecz, jaką chcę zmienić, mówi Piotr Gajewski, kandydat do Senatu z ramienia Komitetu Obywatele do Senatu. Mazury są fragmentem Polski, który jest mocno zaniedbany. Przez wiele lat mówiło się o nas, że to jest Polska C kategorii. Ja z tym się nie zgadzam. Uważam, że na Mazurach można budować bardzo dobry, ekologiczny biznes. Można dbać o infrastrukturę drogową i należy o nią zadbać. Edukacja musi być powiązana z innowacyjnym biznesem. To jest coś, co się bardzo mocno przenika i tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby doprowadzić do rozwoju technoparków, tak jak w Ełku buduje się park naukowo-technologiczny. To jest miejsce, gdzie następuje styk nowoczesnych trendów edukacyjnych z nowoczesnymi trendami biznesowymi. I trzeba dbać i wspierać samorządy, żeby te samorządy mogły budować infrastrukturę, która pozwoli tutaj osadzać się firmom inwestującym i dającym miejsce pracy dla ludzi. To jest rzecz priorytetowa. Kolejny element to bezpieczeństwo gospodarcze naszego kraju, które powinno być oparte też o zasoby własne, o odnawialne źródła energii, ale też o mądre kontrakty energetyczne.